Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, mówimy tutaj o sprawach fundamentalnych dla wszystkich filarów ustroju demokratycznego. I być może moje pytanie będzie pytaniem retorycznym w obliczu wszystkich argumentów i treści, jakie słyszymy. Ale proszę powiedzieć, jaki wpływ na pozycję Polski w światowym rankingu praworządności ma ten chaos pogłębiający się przez 8 lat rządów PiS, czy nawet bezprawie, z którym mamy do czynienia przez 8 lat rządów PiS? Czy Polska utrzymała swoją wysoką pozycję w tym rankingu, czy odnotowaliśmy gigantyczny spadek? Bo z tych informacji, do których możemy dotrzeć, okazuje się, że w 2023 roku wyprzedziły nas na przykład Kostaryka i Barbados. To jest pytanie, na które jest trudno odpowiedzieć w jakichś wymiernych kategoriach. Oczywiście można policzyć tam, ile tych miejsc spadliśmy w rankingu. Natomiast no, można mówić o niektórych bardzo złych skutkach tych pseudoreform. O niektórych już wspominałem, czyli to jest ta kwestia przegrania przez Polskę szeregu spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, związanej z tym konieczności zapłaty odszkodowań dla obywateli, którzy poskarżyli się na Polskę ze względu na możliwość naruszenia ich prawa do rzetelnego procesu wskutek tychże właśnie pseudoreform, z których jedną z najważniejszych były zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. No, w każdej z takich spraw, oczywiście te odszkodowania się różnią, ale one wynoszą zwykle od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro. Natomiast no, trzeba też zaznaczyć, że ostatni z wyroków z tego cyklu, jaki zapadł przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, jest wyrokiem tak zwanym pilotażowym, co oznacza, że kolejne sprawy z tego cyklu, a więc związane z naruszeniem niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, a przez to wątpliwościami co do niezależności polskich sądów, gdzie wyroki zapadają z udziałem sędziów powołanych w nieprawidłowym trybie, w sytuacji, gdzie te orzeczenia będą wydawane przez nieprawidłowo powołanych sędziów zasiadających w polskim Sądzie Najwyższym, tam już z automatu wiadomo, że Polska będzie te sprawy seryjnie przegrywać. Więc tych odszkodowań będzie się mnożyło niestety coraz więcej, jeżeli ten system nie zostanie naprawiony, czego no, najważniejszym czynnikiem jest usunięcie tego grzechu pierworodnego, jakim jest nieprawidłowy upolityczniony skład Krajowej Rady Sądownictwa. Ale są też oczywiście szereg innych skutków istnieje na arenie międzynarodowej, na przykład w zakresie współpracy polskich sądów z sądami międzynarodowymi. Pamiętajmy, że żyjemy na obszarze Unii Europejskiej, gdzie polscy obywatele mają prawo przemieszczać się do dowolnego państwa Unii Europejskiej, nie wymagany jest do tego paszport, mogą tam założyć działalność gospodarczą, prowadzić życie, wstępować w związki małżeńskie, rodzić dzieci itd., itd. I istnieją dziesiątki instrumentów współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, które w sposób szybki, prosty działają tylko i wyłącznie pomiędzy państwami Unii Europejskiej, gdzie co do zasady istnieje zasada, czy obowiązuje zasada wzajemnego uznawania orzeczeń. Mówiąc w skrócie, mówi ona o tym, że orzeczenie wydane przez sąd polski powinno być uznane i wykonane w innym państwie Unii Europejskiej, tak jakby to było własne orzeczenie tego państwa, bez zbędnych formalności, chyba że pojawią się jakieś szczególne okoliczności. Ale taka jest zasada. Oczywiście najbardziej znanym przykładem tutaj jest chyba europejski nakaz aresztowania. Nie ma takich twardych danych na temat tego, jak długo trwały klasyczne postępowania ekstradycyjne, ale sytuacja, w której takie postępowanie trwało rok, półtora roku, dwa lata, była raczej zasadą niż wyjątkiem. Po wprowadzeniu europejskiego nakazu aresztowania, który tak naprawdę jest uproszczoną i przyspieszoną wersją postępowania ekstradycyjnego obowiązującą tylko na terenie Unii Europejskiej,
Ten przeciętny czas trwania takiego postępowania jest poniżej 30 dni. To jest nieprawdopodobna zmiana jakościowa. Zresztą ona jest absolutnie niezbędna dla obowiązywania wspólnego obszaru prawnego Unii Europejskiej, dlatego że to otwarcie granic wewnętrznych, co jest wielką korzyścią dla obywateli państw Unii Europejskiej, ponieważ oni mogą w zasadzie mieszkać, prowadzić życie w dowolnym kraju bez żadnych względnych formalności, jednocześnie też było otwarciem granic niestety dla międzynarodowej przestępczości. Dlatego przyspieszenie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych stało się absolutną koniecznością i te instrumenty, wśród których jest kilkadziesiąt, z których najbardziej znany jest europejski nakaz aresztowania, to właśnie umożliwiają. No i proszę sobie wyobrazić, że jednym ze skutków tych pseudoreform wymiaru sprawiedliwości stało się to, że polski wymiar sprawiedliwości utracił zaufanie wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości innych państw Unii Europejskiej. I po takiej sprawie, która dotyczyła, która była prowadzona przed sądem irlandzkim, ze względu na tę sytuację w polskim sądownictwie wprowadzono taką szczególną procedurę przekazywania, która podważa zasadę wzajemnego zaufania i uznawania orzeczeń pomiędzy państwami Unii Europejskiej, że mianowicie jeżeli nawet państwo Unii Europejskiej wystąpi do drugiego o przekazanie osoby w ramach ekstradycji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, co do zasady powinno odbyć się praktycznie natychmiastowo, to jednak jeżeli ma wątpliwości co do niezależności sądownictwa w tym państwie, może wstrzymać takie przekazanie, wystąpić z pytaniami dodatkowymi, żeby wyjaśnić to, czy ta osoba będzie miała zagwarantowane prawo do rzetelnego procesu w tym państwie. I ta sytuacja miała miejsce w sprawie polskiej, dotyczącej przekazania osoby do Polski na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. No, był to swojego rodzaju wielki wstyd dla polskiego sądownictwa, ale też i dla Polski, no bo ta sprawa pokazuje, jak bardzo odbiło się niekorzystnie na relacjach międzynarodowych postępowaniach sądowych te niedobre reformy, których no, być może najgorszą była ta dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo proszę, pan sędzia.